Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii. Dzień dobry. Witam, panie doktorze. Dzień dobry Państwu. I likwidator, wielki likwidator deputatów węglowych. Dlaczego, panie ministrze? Redaktorze, no widzę, że od rana ma pan dobry humor i to dobrze, bo tak trzeba podchodzić do tych sformułowań, które opozycja... No ale tak waszą ustawę właśnie, ale nie tylko opozycja, ale też związkowcy, którzy mówią, że grzmią, że część osób, które mogłyby być objęte nią, tą ustawą, ustawa właśnie pomija, innym nie daje wyboru pomiędzy rekompensatą a deputatem. Panie redaktorze, my zaczynamy mówić o jakichś paradoksach w Polsce, dlatego że pierwszy raz się spotykam i to jest bolesne, że na Śląsku mamy tego typu głosy, że osobom, które zdobyły uprawnienia i powiedzmy uprawnienia, czyli ci, którzy dostawali deputaty w naturze, w pieniądzu, im kiedyś odebrano. Odebrano im ze względu na sytuację powiedzmy i decyzje poprzednich rządów, bowiem to nie nasz rząd, to nie moje środowisko polityczne wypowiedziało tym ludziom uprawnienia do deputatu. I my dzisiaj tym ludziom, którzy mieli prawo do deputatu, a powiem jaka jest różnica, czyli do 235 tysięcy osób, to jest 235 tysięcy osób. Próbujemy zrekompensować utracone uprawnienia, czyli wymyśliliśmy świadczenia rekompensacyjne 10 tysięcy złotych na święta do końca roku. Natomiast kto nie jest tym objęty? Ci, którzy przechodzili na emerytury i już nie mieli prawa do deputatu. I to jest ta istota rzeczy. A więc my nic nikomu nie odbieramy. My po prostu dajemy 235 tysiącom osób po 10 tysięcy. I panie doktorze, jeśli ktoś dzisiaj po tym okresie był milczący, był nieskuteczny, a dwa, nie, była formacja polityczna i rząd, który odbierał, który doprowadził do upadłości sektora węgla kamiennego, a dzisiaj próbuje zgłaszać poprawki, próbuje dzielić Polaków i nagle się okaże, że ci, którzy słusznie mają otrzymać 10 tysięcy, nagle będą mieć poczucie może, że oni coś złego zrobili. Ale nie mówię o opozycji, bo okej, załóżmy, że opozycja faktycznie nie ma moralnego prawa. Kto nie dostanie z tych, co zdobył uprawnienia? Panie ministrze, ale to dojdziemy do tego. We wrześniu zapowiadał pan jeszcze, że będzie wybór pomiędzy jednym i drugim rozwiązaniem. Co się zmieniło? Panie doktorze, jest wybór. Ktoś może nie skorzystać 10 tysięcy i dochodzić do deputatu. Ma prawo. Przecież my nie mówimy, że wszyscy muszą dostać te 10 tysięcy. Jeśli ktoś uważa, że ma dalej prawo do deputatu, tak jak to nawet strona społeczna mówi, no to ma prawo dochodzić swoich roszczeń. My proponujemy ludziom 10 tysięcy złotych już od teraz, bo na to stać budżet. Natomiast jeśli ktoś uważa, że powinien dostawać deputat i dalej słyszeć w różnych częściach Polski, jak to my mamy przywileje na Śląsku. Ale jakie przywileje? Ale kolejarze ale do dzisiaj dostają deputat, którzy wożą węgiel. Panie redaktorze, już panu mówię, tylko proszę zobaczyć. Proszę mi znaleźć środowiska w innych częściach Polski, którzy dostają po 10 tysięcy złotych i są niezadowoleni. Zna pan taką społeczność? Bo ja nie. I ja boleję nad tym, że mamy głosy tu w województwie śląskim, który się odbija od dna, bo jest restrukturyzacja, bo są inwestycje. Tylu środków nie było za żadnego rządu w ostatnich latach. I ktoś ma odwagę dzisiaj, zamiast się przyjrzeć, to może byście w przyszłości zobaczyli, czy da się zrobić z pewną grupą. My mówimy o 235 tysięcy osób do 12 tysięcy, którzy nie zdobyli uprawnień. I nagle się podnosi RWTS 12 tysięcy 235. Mocium panie proporcji. Panie ministrze, ale są też związkowcy, którzy mówią, są krytyczni wobec tej ustawy. Była ustawa obywatelska. Czemu ona panie została... Panie, a gdzie byli ci związkowcy, jak im odbierano... Panie doktorze, a gdzie byli ci sami związkowcy? Jak Platforma Obywatelska z PSL-em odbierała 235 tysiącom osób deputaty. Pewnie, gdzie oni wtedy byli? Tam, gdzie dzisiaj, ale... No, pytanie, dlatego, panie doktorze, nie cytujmy strony społecznej. Pytanie, a dobrze, bo... to panie ministrze, dlaczego odrzucono tę ustawę obywatelską na korzyść... Nie odrzucono, panie doktorze. Przecież to, właśnie to jest nieprawda, że odrzucono. Właśnie to jest ten ferment informacyjny, który jest lansowany po to, żeby ciągle łudzić, ciągle jończyć, ciągle skłócać ludzi. Panie doktorze, przecież 235 tysięcy osób objętych tą ustawą to są ci, którzy w ustawie obywatelskiej zostali ujęci przecież. I my dla nich między innymi żeśmy przygotowali to świadczenie rekompensacyjne. I teraz mówimy uczciwie, możemy mieć problem w przyszłości, w przyszłych budżetach, bo to może być problem. I dlatego uznaliśmy, że dzisiaj, w momencie, kiedy pojawia się pewna nadwyżka i możemy ją zrobić, możemy to realnie dziś zrobić, to czy to jest coś wadliwego, że próbujemy tym ludziom zrekompensować i dać 10 tysięcy złotych? No jeśli 10 tysięcy złotych jest mało i rzeczywiście jest to niewystarczająco,
zawsze może być mało, ale przecież na miły Bóg my nie odbieramy. Powiem tak, że proszę zobaczyć, w jakim my to nie rozmawiamy. Nie mówię o nas, ale nawet tam nie, na niektórych forach. 2 miliardy 350 z budżetu państwa idzie dla osób, które zostały pokrzywdzone i są głosy krytyki. Ja nie powiem, że są głosy, że można by w przyszłym roku wymyśleć coś, żeby jeszcze objąć te 2 tysiące. Nie. Jest niektórzy bardzo nieelegancko nawet próbują krytykować. Nie wiem, skąd się to bierze. No, wszystkich ustawa nie obejmuje. Mówił pan o tym, że ta obywatelska, zapisy niektóre obywatelskie ustawy mogłyby naruszać kwestie pomocy publicznej. To jakim cudem ta ustawa, którą uchwaliliście, panie doktorze, bo ta obejmuje, i słusznie pan o to pyta, tak jak wspomniałem, decyzje katowickiego holdingu, Kazimierza Lusza, spółki kopalnianej, kompanii węglowo-jastrzębskiej, one odebrały uprawnienia osobom, które już je miały. To, czyli te 235 tysięcy osób było już na emeryturze bądź rencie, otrzymywało deputat w naturze bądź w gotówce i nagle w pewnym momencie przez decyzję zarządów wypowiadając umowę społeczną w danych podmiotach odebrano im coś, co dostawali. I to jest ta grupa osób. I my zaspokajamy świadczeniem rekompensacyjnym ci, którym odebrano. Natomiast trzeba powiedzieć tak, że część osób, która odchodziła już na emeryturę, nie miała tego uprawnienia. I my dzisiaj mamy, rzeczywiście przed nami jest kwestia tych 12 tysięcy, bośmy to obliczyli, osób 4 z Jastrzębskiej, 6 w PGG i 2 tysiące osób, które przeszły na emerytury do SRK. I panie doktorze, i niech pan też zobaczy, nikt nie patrzy, że te osoby, którym odebrano wtedy deputat, one są troszkę z innego portfela emeryckiego, a późniejsze emerytury jednak są troszkę na innym panie poziomie. Panie, na koniec zapytam pana o jeszcze jedną rzecz. Nie uważa pan tak na marginesie, że trochę niefortunny moment wybraliście sobie na tę ustawę, bo w Polsce mamy strajk, wielki strajk lekarzy rezydentów, a tu nagle rząd znajduje 2 miliardy 300 dla emerytów górniczych? Panie doktorze, nie, dlatego nie dało się tej kwoty podzielić pomiędzy jedną i drugą grupą i na przykład przesunąć na przyszły rok? Panie doktorze, ja myślę, że kwestia rezydentów, nie chcę się tutaj wypowiadać, bo to nie w moim resorcie i nie jestem tutaj ekspertem od służby zdrowia, ale bardziej tu mamy kwestię pewnego systemu, o którym trzeba się zastanowić, jeśli chodzi o rezydentów. Natomiast myśmy w tym roku o parę miliardów zwiększyli nakłady na służbę zdrowia. To nie jest tak, że służba zdrowia nie otrzymała. Proszę zobaczyć, że w ostatnim okresie jak to, że otrzymali i służba zdrowia otrzymała i mundurowi otrzymali, mówię o policji. Ale górnictwo na pierwszym miejscu chyba. I górnictwo, ale przecież ja odpowiadam na to, że ja się z jednej strony cieszę też, że udało mi się być przekonywującym, jeśli chodzi o uregulowanie tej kwestii. I też chciałbym tutaj powiedzieć, że nie możemy na Śląsku nie zauważyć, że jest to pozytywna decyzja. Panie ministrze, bo ona daje, że w nasze strony wpłynie 2 miliardy 305 tysięcy milionów złotych i 235 tysięcy osób otrzyma świadczenie kompensacyjne. Panie ministrze, kończymy radiową część naszej rozmowy. Naszym gościem był Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii. Zapraszamy na internetową dogrywkę z pytaniami internautów. I jutro zapraszamy na rozmowę z nową wicemarszałek województwa Małgorzatą Ochenduszko-Ludwik. Czekamy na pytania, które również zadamy pani wicemarszałek. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Panie doktorze, dziękuję państwu.